próbuje budować taki alternatywny ośrodek prowadzenia polityki zagranicznej naszego kraju. Jest Andrzej? Ja chciałbym przypomnieć, zgodnie z polską konstytucją, dzisiaj politykę zagraniczną prowadzi polski rząd we współpracy z prezydentem Rzeczpospolitej, a nie ma tu. Czy jest Andrzej? Trzech powie z darami do Andrzeja. Panie rzeczniku, TVP urzeka. Kiedy Andrzej wraca? Proszę pana. Życzyłbym panu. Prezydent jest marny, ale nie jest pełna kultura. To dziękujemy. Wygonili trzech króli? Wygonili. Wygonili króli. A królowie mają dary dla Andrzeja. Dzień dobry, co państwo tu robicie o tej takiej typowej porze roku? Przygotowujemy zaspę z darami dla Andrzeja. Jak to zaspę? No? Sytuacja kryzysowa. Przyjechaliśmy z darami. Darami. Polska nie ma żadnych sojuszników. Prezydent jaki jest, taki jest, ale innego nie mamy. Jakby dał głos, zabrał głos. A jakie dary państwo macie? Coś powiedział. Tu mamy telefon do Putina, numer bity od Magdy Ogórek. Tak, to jest, wszystko działa, pan zobaczy, tam jest numer, tylko nacisnąć. Memory find Putin. I można dzwonić. Tu mamy jeszcze przyjaciół. Puść się rozpocząć. Andrzej lubi mordę trzeć w salkach katechetycznych. To jak przez telefon tak dmuchnie solidnie. On dmuchać potrafi. Jest jeszcze furor z ludzkim węglem, ale się gdzieś na... Tyle panie tych obwodnic, że się... Szanowna Węgier, wojna szła. Czyli mamy dla niego jeszcze na odwagę dwa nagie te oto nagie długopisy barwach narodowych. Ja mam dla prezydentowej takie kalesotki. One bez trotków są. A to sobie Andrzeja przyczepi i będzie miała jak znalazł. Rzecznik ucieka. Papa! Andrzej schował się w zaspę, myśmy przerwali narty w zaspen i żeśmy zdążyli, a kurde Andrzej. Ooooooo! Andrzej się odgradza od... Nie wpuścił króli!